Sandra, to jest proste jak budowa cepa. No a jak wygląda cep? W sumie to skąd ty możesz wiedzieć, czy jego budowa jest łatwa, czy nie? Powtarzaj za mną. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Jezu, Sandra, mów to bardziej podniośle. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Podniośle, a nie wyniośle. Czepiasz się słówek, Agata. W ogóle kto to napisał? Adam Mickiewicz jakiś. Gdyby on wiedział, jak my teraz przez niego będziemy cierpieć, to by tego na pewno nie napisał. No a może go zmusili? Może tak. Do kogo on to w ogóle pisał? Nie wiem, do pana Tadeusza? A kto to ten pan Tadeusz? A taki niezdecydowany fircyk. A między czym miał wybierać? No, między młodszą a starszą. No i co wybrał? No młodszą. Mówisz, że Adam Mickiewicz pisał to do jakiegoś pana Tadeusza. No chyba tak, a co? No to ja nie wiem, Agata, czy my powinnyśmy czytać cudzą korespondencję. W sumie, Sandra, masz rację. Czego oni nas w tej szkole uczą? No dokładnie, i jak my mamy wyrosnąć na normalnych ludzi?